sprawdzimy, czy umiecie liczyć i czy znacie nazwy angielskich liczebników. Każda drużyna otrzyma kartkę z zadaniem. Proszę dopasować ilość przedmiotów znajdujących się na... A my zapraszamy do wysłuchania piosenki Weather Song wykonanej przez uczniów ze szkoły w Bujałach. Do zaprezentowania makiety zatytułowanej My Classroom i opisanie jej w języku angielskim. Oceny makiety dokona jury. Page 16. Listen and sing the song. Przedstawił uczniowie z Czekanowa.
Zapraszamy przedstawiciela z makietą klasy. Nos, usta, oczy. A czy wiecie, jak brzmią te nazwy po angielsku? Sprawdźmy to. Waszym zadaniem jest narysowanie portretu przeciwnika i połączenie znajdujących się tam nazw części twarzy. Thank you.
says, put your hand up. Zawadu says, put your hand down. Zawadu says, clap your hands. Zawadu says, nod your head. Zawadu says, jump. Dziękuję bardzo. Zapraszam uczestnika zawodny. Zawadu says, close your eyes. Zawadu says, open your eyes. Zawadu says, count to ten. Zawadu says, touch your nose. Zawadu says, put now down the pencil. Thank you.
kompetencje. Sprawdźmy, czy znacie się na zegarku. Każda drużyna otrzyma 7 zegarków, na których brakuje wskazówek. Zarysujcie je. Już teraz widzimy, że każda z drużyn zna się na zegarku. A teraz zaprezentujecie swoją wiedzę z dziedziny kultura krajów anglojęzycznych. Zapraszamy jedną osobę ze szkoły w Bujałach. Przedstawiciel drużyny z Bujał przedstawi nam ciekawostki na temat Anglii. Jest Anglia, po angielsku England. Anglia jest krainą geograficzno-historyczną, która w przeszłości była samodzielnym księstwem, a obecnie jest częścią Wielkiej Brytanii, po angielsku United Kingdom. Jest to największa i najludniejsza część Zjednoczonego Królestwa. Zapraszamy na wycieczkę do zoo. Waszym zadaniem jest rozwiązanie krzyżówki. Dostaniecie planszę z projektem domu, w którym brakuje mebli. Proszę przeczytać tekst i na jego podstawie umieścić meble w odpowiednim pomieszczeniu i w odpowiednim miejscu. Zapraszamy koleżankę z Czekanowa do zaprezentowania stroju. Zgadnijcie, jaki kraj za chwilę zobaczycie. Dobrze, zapraszamy do Szkocji. Witam na prezentacji Szkocja i Szkoci, wykonaną przez publiczną szkołę podstawową w Czekanowie. Oto szkocki strój ludowy, kilt, który nie jest spódnicą, a to szkocki kot z Wisłouchy. Stolicą Szkocji jest Edynburg. W tym kraju żyje ponad 5 milionów ludzi. Najwyższy szczyt to Ben Nevis. Ma 1344 metry. W Szkocji klimat jest górzysty i ostry. I patrzy na północ, tym zimniej i mniej ludzi tam mieszka. Ale jest za to bardzo dużo jezior. Oto najwyższy
najwyższy szczyt Ben Nevis oraz piękne szkockie wrzosowiska. Oto największe jezioro w Szkocji, Loch Ness, ale zajmijmy się potworem zwanym Nessie. Przypominamy, że nad konkursem czuwa cały czas baczne oko żywi. Także starajcie się, dajcie z siebie wszystko. A teraz zadanie z uwielbionej przez was wszystkich gramatyki. Ale zadanie nie jest trudne. Do wyboru są tylko trzy odpowiedzi. A, B lub C. Zatem do dzieła. Co? Siri na pewno skrupulatnie sprawdzi, kto okazał się mistrzem gramatyki. A my w tym czasie pobawimy się przy piosence If You Are Happy and You Know It. Wykonanie uczniów z Jabłonia. If you are happy and you know it. Exercise 1. Listen to the song. Do each action twice. Kształtowanego przez ciepły prąd zatokowy.
A oto symbole narodowe Irlandii. Flaga i godło. Irlandia to demokracja parlamentarna. Jej system prawny jest oparty na prawie zwyczajowym i ustawodawstwie. Wysłuchajcie jeszcze piosenki w wykonaniu uczniów klasy szóstej pod tytułem Just My Imagination. Wszystkie na pokój. Gratuluję wam. Tak dalej się uśmiech. Będzie pięknie.
Dobrze. I poproszę teraz dzieci z publicznej szkoły podstawowej Czekanowo. Tak się uczyć, proszę. Kto jest przedstawicielem? Ja. Tak, teraz poprosimy o zdjęcia pamiątkowe całej liczby. Wspaniali pewnie. Wspaniali poprosimy. Z dyrektorami. Z dyrekcją zapraszamy do lektora. Zobaczyć taką imprezę u Was. Dziękujemy bardzo.